Zapraszam wszystkich uczestników, po raz ostatni wszystkich uczestników dzisiejszego Grand Prix Elmwood, a szczególnie zapraszam pana Mariusza Mielczarka. Nie przejmujcie się, z mojej strony nie ma zagrożenia. Najważniejsze jest uczestnictwo, a nie zwycięstwo. I życzę miłej wszystkim zabawy. Tego się nie spodziewałem. Są to największe zawody parkurowe, jakie organizujemy. I postaramy się zrobić wszystko, żebyście wyjechali stąd zadowoleni, żeby zawody przebiegały płynnie i sprawnie. Witam serdecznie, nazywam się Dariusz Kuroń, jestem dyrektorem ośrodka strzeleckiego Strzelnica w Kochcicach. Odbywają się pierwsze w historii zawody Grand Prix firmy Elmwood na 6 osiach w Compact Sportingu. Na każdej osi mamy różnorodność konfiguracji rzutek od symultanów po single, dublety po strzale. Zabawa jest przednia. Tym bardziej cieszymy się, że odwiedziła nas, można powiedzieć, cała Polska. Zjechali się najlepsi strzelcy z całego kraju, gdzie zawitało do nas dzisiaj około ponad 130 zawodników topowych, można powiedzieć, którzy przygotowują się, tak jak i my, przygotowujemy się do Grand Prix Polski w Compact Sportingu, które się odbędzie Puchar Świata 3-4 sierpień. Daj! Dzisiejsze zawody Grand Prix Elmwoodu jest to dla nas, tak jak mówiłem wcześniej, sprawdzian pod kątem Grand Prix Polski, czyli Pucharu Świata, a zarazem trening dla sędziów, zawodników i przygotowania do zawodów najwyższej rangi światowej. Pomysł powstał tak całkiem niespodziewanie, że tak powiem, bo była jedna niewinna rozmowa, kiedy to Mariusz, szef firmy Elmwood, zadzwonił i powiedział, że może by ufundował jakąś nagrodę. No i podziękowałem za inicjatywę, a kolejnego dnia do mnie przedzwonił i tak doszło do tego, że jednak w sumie organizujemy zawody pod jego egidą, tak? Także z małej, skromnej nagrody, którą chciał fundować, organizujemy no, naprawdę duże zawody. To są największe zawody parkurowe na tej strzelnicy oraz jedne z większych na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Zawody fajne. 125 rzutek za nami. Mamy totalnie dość. Trajektorie, niektóre poznane, niektóre uważam trochę z głowy takie poszczególne i pomieszane na tych nowych osiach. Ale generalnie tanie pieniądze, a jest co postrzelać. Bardzo fajne zawody, trudne ustawienia, dużo nowych osi, nowe rzutki, bo te stare wszystkie to już prawie na pamięć znamy. Tak. Ale powiem tak, szacunek dla organizatorów, bo naprawdę fajna impreza. Nikt głodny nie wyszedł, każdy zawodowy był uśmiechnięty, ale zmęczony. Najważniejsze, zapomniałem dodać, że Micha przednia Micha, naprawdę. Tak. Także warto przyjeżdżać tutaj do Kochcic. Tak. Dokładnie.
Lexusami nas wożą, także jesteśmy wożeni odpowiednio. Piękny obiekt, byleby dalej tak się rozwijał. Tak jest, tak jest. Jak poszło, to wolałbym nie mówić, bo mogłoby być lepiej. Ale jeżeli chodzi o zadowolenie z zawodów, to naprawdę wysoko. Kto? Na tym obiekcie, na zawodach parkurowych, dotychczas najwyższym wynikiem, jeśli chodzi o frekwencję, było 84 osoby. No dziś mamy 124. Co na to wpłynęło? Myślę, że cały okształt, tak? Dobre przygotowanie strzelnicy, ciekawa pula nagród, Top Hans TV, który rozreklamował imprezę, to na pewno. Myślę, że też swoje 5 groszy w to włożyłem i namówiłem jednego kolegę, żeby odwiedził nasz obiekt. No i tak to się spięło w kupę. Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Chciałbym bardzo podziękować za piękną organizację firmy Elbud. Pogoda dopisała, wiatr trochę wiał, zwłaszcza tam na tych osiach z tyłu, tych nowych. No ale co, no, piękne zawody, rzutki trudne, bardzo wymagające. Udało się dobrze strzelić, dobrze, powiedzmy, że dobrze. No co, jestem zadowolony. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. 135. Były rzutki takie dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę, ale były też rzutki dla ludzi, którzy strzelają już troszeczkę tego parkura. Zamysł był taki, żeby pięć osi były z bardzo rozmaiconymi rzutkami, czyli tymi light, medium i takimi strong. Natomiast jedna oś, czwarta, to jest typowa ośka, jaką się strzela na świecie. No i zresztą widać to po dzisiejszych wynikach, że ci, którzy strzelają technicznie, ci robią tam przyzwoite wyniki, tak? Ja mogę tylko zaprosić tutaj do Kochcic na treningi, żeby postrzelać takie rzutki i żeby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda na świecie. Zadowoleni są. Generalnie są zadowoleni z całokształtu imprezy, tak? Dziękujemy bardzo firmie Elbud za wspaniałe zawody, piękna pogoda. Rzutki bardzo trudne. Dziękujemy za miłe przywitanie, za wszelkiego rodzaju nagrody. Chcielibyśmy podziękować organizatorom i pozdrowić wszystkich. Zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze nie odwiedzili naszego obiektu, i tych sportowców, i tych wieloboistów w szczególności, tak? Ja uważam, że gdyby wieloboiści tutaj strzelali na takich zawodach parkurowych, oś MOP podczas wieloboju nie byłaby dla nich magią i jakimś wyzwaniem. Tutaj idzie się tak przetrzeć do technicznych rzutek, że wtedy takie ośki MOP, no to jest po prostu spacerek, że tak powiem. Tak naprawdę każda maszyna z innego stanowiska to inny rzutek. Masę trajektorii, mega ciekawe ustawienia. Zresztą u nas co zawody inne, jest do czego postrzelać, jest na czym potrenować. Do barażu o pierwsze miejsce przystąpił pan Janusz Gopczyński i Zbigniew Gabałowski. Don't test me. Tak? You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. They wouldn't let me. No. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me, so don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me.
don't test me. Don't test me. Don't test me. Don't test me. Don't test me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I'm A plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I'm A plus with it, so don't test me. Nah. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I'm A plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I'm A plus with it, so don't test me. Nah. So don't test me. Hi. So don't test me. Don't test me. You don't impress me. So don't test me. So don't test me. 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 Grabałowski! Drugie miejsce dla pana Janusza Kopczyńskiego. No ciężka, spokój, no to co wam będę mówił. Baroż zawsze się rządzi swoimi prawami. Siła spokoju. Siła spokoju, dokładnie. Dokładnie. Ile już lat strzelasz, Zosiu? Trochę. No, pochwalisz się? No, w 95 roku już tu strzelałem na zawodach sześciobajowych. Pięknie, no, super. Jeszcze raz serdeczne gratulacje wygranej. Jeśli chodzi o dzisiejsze zawody, jak widzicie, nie było łatwo. Rozpoczynamy od klasy Lady. Pierwsze miejsce zajęła koleżanka Monika Gilner-Kopczyńska. Biura Kopczyńska. Pierwsze miejsce Hubert Guzik. Man of the match. Reprezentant Piotr Koła Trybunalskiego. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Zbigniew Grabałowski. No i pierwsze miejsce. Tu aż nasuwa się na myśl, że nieważne jak się zaczyna, ale ważne jak się kończy. Tomasz Osek. No i mam zaszczyt ogłosić, że zwycięzcą zawodów dzisiejszych w klasie Open z wynikiem 137-150 po wygranym barażu został kolega Zbigniew Grabałowski! Gratuluję, miło było. Jeszcze raz. Naprawdę nie to za pięknie. Zestaw drążków to jest do ćwiczeń, czyli można sobie poprawić kondycję fizyczną i mięśnie. Więc kolega Waldemar jako sponsor losuje, dobrze zamiesza. Tak, mamy tutaj voucher na 500 zł na zakup okularów strzeleckich w filmie Red Dance. Dziękuję ci serdecznie. No nie wiem, czy możesz iść, bo ten pan, który... Bo to jest pan, się tak bardzo ucieszy, że może coś ci odpali. No to wiecie, że pan to już jest. To ja jeszcze powiem tak, jest pierwszy raz na zawodach parkurowych. Grono maleje. Bardzo fajny chłop. Powiem tak, jest z częstochowskiego okręgu. Co by jeszcze o nim powiedzieć? Że nazywa się Adam Kalinowski! Fundator tej nagrody. Do zobaczenia.